Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos. Moi drodzy, jesteśmy w nowym odcinku dzisiaj. Wow, co to było? Na sam początek takie dziwne rzeczy? Kurde, tak nie wolno. Dobra, może nie chciałabym koniecznie, wiecie... Czego u diabła chcesz? Interesuje mnie łóżko. Cicho, cicho, stary, spokojnie. Spokojnie. Nic się tutaj nie dzieje. Dobrze, jesteśmy w jakimś miejscu. Mieliśmy tutaj zobaczyć te zawody, prawda? Więc chodźmy i się tym zajmijmy. To będzie pierwsze zadanie, które będziemy kontynuować teraz, kiedy jest widno. Mamy zawody połowu ryb. I zobaczmy. No. Cholera, trzeba mu pomóc. Cholera, jak do tego doszło? Chodź za mną. No dobra, no to idziemy. Ciekawe dokąd. No, tak blisko tych obywatelek to... Widzisz, co narobiłeś? Bierz ten mieszek i spadaj stąd. Gdyby ktoś pytał, to nic nie wiesz o całej tej sytuacji i nigdy nie gadaliśmy. To był twój pomysł. Myślałem, że przytniesz maszt, a nie kadłub. Teraz to już bez znaczenia. Nikt nie może się dowiedzieć o tym, co zrobiliśmy. To zostanie między nami. Jednak czasami potrafisz myśleć. A teraz spadaj, zanim wpakujesz nas w jeszcze większe kłopoty. Świetnie po prostu, no nie? W sensie, typ sam się prosił o to. W ogóle tutaj jest bardzo dużo ludzi, z którymi mogę porozmawiać. Z Liman na przykład. Dość prosta kradzież. Kim jesteś? Nazywam się Liman. Zajmuję się rozdzielaniem zadań pomiędzy tutejszych rybaków. Masz jakąś sprawę? Jak leci? Ryby biorą, nie trafiamy na orkowe galery, może być. Mhm, okej. Okay. No dobrze. Okej, okay, czyli tutaj już rozmawialiśmy ze Svenem. Tu jeszcze ktoś idzie. No, zwykły rybak. Mamy tą jaskinię oczywiście do odwiedzenia, ale też jeszcze tutaj jest parę osób, z którymi możemy porozmawiać. Więc przejdźmy się i spróbujmy tutaj do kogoś jeszcze zagadać. Oczywiście jest Karin jeszcze. Ej, ty! No, trudna kradzież. Kim jesteś? Jestem Karin, wędrowna śpiewaczka. Chodzę z miejsca na miejsce, zabawiam miejscowych muzyką i śpiewem. Aha. Co słychać? Wyglądasz na strapionego. Siadaj, wsłuchaj się w muzykę i zapomnij o swoich problemach. Chociaż na chwilę. Mhm, okej. Okay. Wiecie, no nie będę od razu po niej jechać, że jest kobietą, no nie? W sensie sama jestem kobietą, więc... Może nie będę po niej od razu cisnąć. Z Zacharym już rozmawialiśmy. I czy tutaj jeszcze ktoś będzie? Jest zwykła osadniczka. I tutaj jeszcze może kogoś spotkamy? Tutaj mamy jeszcze Janika. O, ty możesz mnie gdzieś zabrać. Co słychać? Czy my się znamy? Nie wydaje mi się, więc z łaski swojej idź stąd. No dobra, chłopie, już idę. Uuu, ile ścierwojadów. O, wow, dobra. Od razu. W ogóle to są chyba młode ścierwojady. Czy mi się mieni w głowie? Nie, nie mieni mi się, jak najbardziej. W ogóle przypomniało mi się, że przecież zmieniliśmy sobie broń w ostatnim odcinku. Nie ma czego plombrować. Wow, fajnie. Tutaj wino i skręt tytoniu w jakichś takich randomowych krzakach? Okej, okay, fajnie. Wiecie co, to skoro mamy tutaj zadanie z tą tajemniczą jaskinią, to zanim będziemy stąd odchodzić, gdzieś zwiedzać inne tereny, dalsze, to wypadałoby właśnie przejść się w takie miejsca. Tam na górę też możemy pójść. Tam jest ścierwojad, czy coś większego tam było? Tam jest chyba harpia. Nie mam pojęcia.
Natomiast spróbujemy sobie wejść do tej jaskini. Mamy teraz tam klucz, więc zobaczymy, jak to nam wszystko pójdzie. I mam nadzieję, że nie będzie to dla nas śmiertelne. Że nie siedzi tam coś tak groźnego, że zostalibyśmy zjedzeni od razu. Ja chyba słyszę szkielety, wiecie? Tak, ale to gobliny... Oh fuck my life. Dobra, obrażenia mam całkiem ładne. Gorzej, że jak ten goblin mnie pierdyknie, to mi się odechce chyba życia. Czy on wszedł właśnie w ścianę? Ej, w sumie to... Nie ma tragedii. A 200 expa. Natomiast z tego, co słyszę, jest ich tutaj dużo więcej. Myślałam, że jak mi pierdolnie, to umrę. Ale jednak nie. Oh my god. Kryta, proszę, okryta. Ojej. Oh my god. Dobra, ale pojedynczo byłoby dobrze. Ej, a może ja dlatego im zadaję takie dobre obrażenia, bo mamy obuchową broń? Za zamkniętymi drzwiami. Chyba udało nam się pokonać wszystkie szkielety. Okej, wow. Mogę z nich wyciągać kość szkieletu. Ten jeden mi się chyba zbugował i dlatego nie mogłam nic z niego wziąć. Ojeju, nieznany. Sprawdźmy, czy coś tutaj się znajduje. Mięso kopacza, zardzewiały krótki miecz. W sumie to nic szczególnego. Dużo nieznanych grobów. Mamy też oczywiście zwłoki. Dużo nieznanych. Oj, bardzo. Posągi nosa w ogóle w środku. Grog, prosty nóż i 14 sztuk złota. To wiecie co? Pomódlmy się. Dziękuję bardzo. Mamy full życia teraz. To jest naprawdę pozytywne. To mi się nie podoba, to zejście na dół. Wiedza magiczna, krąg drugi, tom pierwszy. Czy będziemy mieli kolejną książkę do sprzedania, bo oczywiście kręgów nie mam zamiaru się uczyć. Jeszcze skórzany mieszek. Czy jak tu wejdę, to umrę? A, tu jest woda. Stara moneta. Trochę dziwne, nie powiem. Może, że ja chyba stąd teraz nie wyjdę? Dobra, jednak wyjdę. Fajnie. No to co, mamy obadaną tą jaskinię. Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że natkniemy się na szkielety gobliny. Ale plusem jest to, że udało nam się je pokonać i to w sumie nawet nie musiałam się leczyć. To w sumie dobrze wróży, bo koło Silwach mamy jedną jaskinię z takowymi goblinami, więc będziemy mogli tam spróbować też swojego szczęścia. Może się nam to uda. Tymczasem chodźmy do Zacharego powiedzieć mu, że zadanie zostało wykonane. Wow, fajnie. Zachary chyba będzie stał tu... A nie, tu jesteś. Hej, ty. Cześć. Jaskinia została sprawdzona. Jaskinia sprawdzona. I co znalazłeś? Jest tam coś w rodzaju cmentarza. Żadni jego mieszkańcy nie powinni już was niepokoić. Niestety, dla twojego kolegi było już za późno. Cholera, czemu ten dzieciak mnie nie posłuchał? Zamknę tą cholerną jaskinię, a klucz wrzucę do morza, tak żeby już nikt go nie znalazł. Proszę, weź te kilka drobiazgów jako dowód mojej wdzięczności. A dziękuję bardzo. Klucz Zacharego oddaliśmy, ryby i rzeczny miet. I kociołek rybaka. Muszę już... Czyli mamy nowy przepis, rozumiem. Ale ja chyba go znam, coś mi się wydaje. Tak, mamy kociołek rybaka. To mamy 3 do sprzedania w sumie przepisy. Jak spojrzymy na mapę, to tam w górę się gdzie idzie? W sumie ciężko powiedzieć, bo tam jest jakieś wejście, a tak trochę nie prowadzi nas za bardzo nigdzie. Bardzo to dziwne, bardzo.
Ale możemy spróbować się tam udać. Wiemy, że tam są harpie prawdopodobnie. Przynajmniej kątem oka widziałam, że tam jakaś harpia się, wiecie, pałętała. Dlatego będziemy mogli ją sobie na spokojnie zestrzelić. Zresztą też zobaczymy, gdzie my jesteśmy na mapie, bo niestety nie wiem. No, harpio. O matko, dobra, udało się. Nic tu nie mam czego plądrować. Ojej, więcej was. Na szczęście się trochę przybagowałaś. O, tam jest miejsce teleportacyjne. O, jak dobrze. O, jak fajnie. Dobra, tylko się wyleczmy czymś. Konfitura z jagód, może być. Wino wyspiańskie, ryba w occie. To jest coś, co potrzebuję. Brakuje nam jeszcze jednego jaja ścierwojada, tak przy okazji. Może ten kotlet grzybowy. Przez chwilę wydawało mi się, że tam lata harpia, ale to jest po prostu miejsce teleportacyjne. Także fajnie, że w sumie możemy się stąd przenieść, gdzie nam się tylko żywnie podoba. Witam, dzień dobry. Runa teleportacyjna. I posąg Adanosa. Spróbujmy się pomodlić. O, tutaj w ogóle oferujemy punkty nauki. To jest też ciekawe. U Inosa możemy dać złoto, a tutaj swoje umiejętności. Ekstrakt siły. O kurczę, dobra, to od razu go pijemy. Ekstrakt siły plus 3. Fajnie, że tutaj, wiecie, nie musimy właśnie czekać z piciem tych eliksirów. To też jest świetne. Okej, rozumiem, że wyżej nie wejdę. I rozumiem, że mamy nowy punkt teleportacyjny, bo zabraliśmy sobie runę. Świetnie. W sumie, jak byliśmy... Chociaż nie, może być w okolicach, wiecie, Drwali na przykład, albo w klasztorze może być ogólnie miejsce teleportacyjne, do którego, wiadomo, nie mamy dostępu, no bo z prostej przyczyny nie wejdziemy na razie do klasztoru. To jest raczej proste do zrozumienia. Okej, widzę jakichś przeciwników. To dziki, prawda? Młody dzik. Tak, jak najbardziej. Dużo dzików, ale młodych. To dobrze. Fajnie. Cieszę się, że zwiedzamy, że chodzimy po tych terenach. No chodź, dziku, chodź. Będziemy musieli troszeczkę się teraz poprzebijać przez te potwory. Dzika na hita to ja lubię, chociaż to młody dzik. Dobra, bo tam w oddali jeszcze też były. Cześć. Cześć, dzień dobry. Czekam na skórę od ciebie. My mamy chyba jakieś 10 punktów nauki do wydania, nie? Tak, 11. Nawet bym powiedziała. O, kratoszczurki. Dobra. Tu widzę, że tereny w sam raz dla nas, tereny bezpieczne i tam coś w oddali. Jakby jest, jakaś budowla czy coś takiego. Chodźcie do mnie. Widzę, że troszeczkę mi gry laguje, bo się chyba wczytują, wiecie. Te wszystkie tutaj elementy otoczenia. Super, mamy łój. To też jest bardzo na plus. Niczego tu nie znajdę. Telekineza. Wschodnie fiołki tutaj rosną i leśne jagody. O kurde, tam jest gejzer na górze. Fajnie. Ale zanim tam dojdę, no to muszę najpierw się zająć jeszcze tymi ścierwojadami i pewnie nie tylko tymi paskudami, tylko jeszcze pewnie będzie ich więcej. To wygląda jakby była jakaś jaskinia na dole, ale może do tego jakieś zwykłe wgłębienie w ziemi. Ała, dostałam? Jakim prawem?
Masz zdecydowanie za długi zasięg. Dziękuję. Szkoda, że ze ścierwojadów nie ma jakichś piór albo czegoś takiego. Byłoby to też na pewno fajnie. Okej, ten gejzer jest tam na górze. A, dwa ścierwojady, okej. Żaden problem. O, mamy jajo. Super, będziemy mogli Bastianowi sprzedać jajka. W sumie, dawno nie byliśmy w Silbach, prawda? O, wilki. Czyli tym bardziej przeciwnicy dla mnie. Ten gejzer tam na górze. Jak tam wleźć? Stary, chowaj te wszystkie bronie. Dziękuję. I sprawdzamy tutaj otoczenie. Tam raczej tędy nie wejdę. Jak już to bardziej naokoło. Słyszę kolejnego dzika. Myślałam, że już tutaj nie znajdę raczej takich potworów. Coś mi tu mruczy. Ten dźwięk to mi się jednak nie podobał. Mamy jakiś wodospad. Tam coś łazi. Mam nadzieję, że to tylko jakiś dziwny dzik. Kurde, ale laguje mi tutaj. A, to taki mały dziczek, dobra. To spoko. To jednak może nie będę marudzić. Dużo młodych dzików. Tam chodzi jeszcze jeden. Wschodni fiołek, niebieski bez, wschodni fiołek. Myślałam, że się triggerujesz. Chyba jakaś mamusia się striggerowała. Nie. Kolejny młody dzik. Aj mi tnie dzisiaj naprawdę. Niemiłosiernie. Nie ma czego plądrować. Teraz ważne tylko, żeby nie wejść gdzieś, gdzie mnie coś zeżre. Najlepiej w ogóle, jak właśnie wyjdziemy teraz na trakt i zobaczymy, gdzie my w ogóle jesteśmy. Okej, jesteśmy na samym środku, tak jakby. Ach, to tylko ścierwojady. Tam w ogóle jeszcze krwiopijcę ominęłam. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć i nie będę czekać, aż podejdziesz, bo to żart trochę. Dobra, przeskanujmy jeszcze trochę otoczenie. Ścierwojad. W sumie dobrze będzie, jeżeli ja wejdę sobie z tym tutaj i się przejdę. Kolejny ścierwojad. I to nawet nie jeden. Kurde, gdzie my jesteśmy w ogóle? Nic tu nie ma. Tam łażą te polne pełzacze. Nie wiem, jak ja sobie radzę z tymi paskudami. O kurde, no naprawdę, znowu mam wrażenie, że mapa mnie zaczęła przytłaczać, bo po prostu chodzimy teraz bardzo po takich terenach, bym powiedziała, zielonych. Tam jest jakaś dziwna mgła nad tym, nie podoba mi się to miejsce. Wygląda jak jakaś zrujnowana farma. Albo bardziej opuszczona, opętana, nie wiem. Wiecie co, spróbujmy się zmierzyć z takim polnym pełzaczem. Wiemy, że pewnie za niego jest standardowa liczba punktów doświadczenia, czyli zapewne 150. Więc spróbujmy się z nim. Zobaczmy, jak silny bardzo jest. Ale nie, no nie mówcie, że wy atakujecie w grupie. Nawet mnie nie denerwujcie, że atakujecie w grupie. Nie uwierzę w to.
O matko. Zaraz się gdzieś wpierdzielę, prawda? Pytanie, czy ja zadałam mu jeszcze jakiekolwiek obrażenia krytyczne, czy nic? Okej, nie było żadnego kryta. Jakby nam wchodziły kryty w tego polnego pełzacza, to nie jest on raczej trudnym przeciwnikiem. 160, czyli nawet są podbite punkty doświadczenia za niego. Mamy z niego oczywiście główkę. Wiecie, z tego co kojarzyłam, to za nie jest 150 ekspa w podstawowym Gothicu 2, znaczy w podstawowym, z nocą kruka oczywiście, ale nie w modyfikacji w sensie. No ej, halo! Od kiedy ty tak się rzucasz po prostu bez żadnego agro, bez niczego? To trochę dziwne jest. Słuchaj stary, nie podobasz mi się, a już tym bardziej nie podoba mi się to, że mnie ugryzłeś dwa razy bez ostrzeżenia. Uff, było blisko. Ej, no tego się nie spodziewałam, myślałam, że musi złapać agro na mnie. Widzę, że on nie chce żadnego agro łapać. Prażone owady, niech będą. I na przykład szaszłyk. I na przykład jeszcze jeden szaszłyk. Dobra, niech będzie w ten sposób. Kurde, ostatnio jest bardzo dużo zwiedzania w tych odcinkach. I w sumie nie jest to ani trochę dziwne, wydaje mi się. Jeszcze jeden polny pełzacz tam biega. Dobra, jak pójdę ścieżką na wprost, to według mapy, gdzie ja dojdę? Okej, będę szła w stronę miasta. No dobrze. Tylko jeszcze chciałam zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma. Bandyci tutaj są. A ten gejzer, gdzie ja go widziałam? Nie mam pojęcia. Gdzieś tam wyżej był jeszcze, no nie? Esencja many i gejzer. Kusza strażnika, to jest tam. Okej, wilki. Chyba czarne. Sprawdźmy, tak przy okazji. Tak, czarne dwa wilki. Do miasta i do Vardal. Okej. No dobra. To spróbujmy z tymi wilkami najpierw. Oczywiście zaatakują dwa. Musimy mieć to oczywiście na uwadze. Dobra, jednak chyba... Czarne wilki to nie jest coś, co chciałabym bić. Szczególnie, że one klepią mnie bardziej niż te szkielety gobliny, co jest bardzo dziwne. Ale no, dobra, może nie będę jednak, wiecie, dramatyzować czy coś. Może byśmy się tak jednak udali na przykład... Gdzie by się tutaj udać? Może w stronę miasta faktycznie będziemy się kierować. Tam też powinno być sporo stworzeń, które są proste. Może nie powinniśmy już aż tak bardzo skupiać się na expie i po prostu zająć się bardziej miastem. Bo potem się nagle okaże, że będziemy siedzieć tylko w mieście. Nigdzie indziej. Dobra, dobra, nie chcę. Nie chcę z wami mieć nic do czynienia. Natomiast z tymi ścierwojadami mogę mieć do czynienia jak najbardziej. Dużo was. Chociaż w sumie nie jesteście jakimś dużym zagrożeniem. Serio, ten młody ścierwojad będzie mi jeszcze pruł życie? Czasem tak bywa. Tylko ta farma mnie z jednej strony interesuje. Ale jaskinia. A dużo polnych pełzaczy. Jednak powiem wam, że troszeczkę chyba zbyt niebezpieczne tereny to są jeszcze dla mnie.
Dobra, a co znajdę na swojej drodze? Oprócz takich jakichś podstawowych ziół, to coś więcej? Nie wiem, widzę zwykłego wilka i to nie jednego. O, jaszczury. No z jaszczurami też bym powiedziała, że tak jeszcze nie jesteśmy za bardzo na ty. Tam jakieś dziki też chodzą. Moglibyśmy w sumie do nich iść i się nimi zająć, ale... Nie wiem, czy to ma sens. A wy co, nie jesteście w jednym teamie? Że mnie nie atakuje tamten wilk? Wygląda na to, że nie. W ogóle miał wywalone jajca na to wszystko. W ogóle nie rozumiem, dlaczego ta ryba tak po prostu tu leży. I to nie jedna. Ej, panie wilk. Czy panie coś działasz w ogóle? Cokolwiek? Ła, no. Już zrobiłam kroczki do tyłu. Ja pierdzielę, jak mi ta gra będzie przycinać. Dobra. Wali mnie ten wilk. Tutaj coś, gdzieś dzik. I to nie jeden dzik. Wygląda, jakbyśmy byli w okolicy tych drwali tak trochę. Ale oni są w ogóle w całkiem innym miejscu. Jak to jest, że większe obrażenia ja zadaję takiemu wilkowi, takiemu dzikowi niż wilkowi? No kurna, ile? Dałam się oklepać, bo byłam pewna, że jeszcze moment i zdechnie. Niestety nie. Nie wiem, zjedzmy to. To. I szaszłyczki. Super. Dobra, wiecie co? Powiem tak, ja zostawiam na razie te dziki. Wracamy chyba do miasta. Bo wydaje mi się, że nadszedł już czas na miasto, na poznanie tamtych ludzi, tamtej okolicy. Wydaje mi się, że teraz dobrze pójdę, jeżeli przejdę się tędy. Mamy jakiś most, a na moście ktoś stoi. Nie, moment, gdzie ja dotarłam? To nie jest miasto. Zboczyliśmy w stronę kopalni Araxos. I chyba będę mogła nawet do niej w teorii wejść. No ale my liczyliśmy na to, że jednak pójdziemy do miasta, prawda? No to miasto jest w tę stronę. Mam tylko nadzieję, że nic mnie tutaj nie zje. Kurna, ta jaszczurka akurat tak... Akurat tak niefortunnie, bym powiedziała. Albo bandyci, albo jaszczurki. Poczekajmy, aż ona właśnie się trochę przemieści. Będziemy mogli... Odczep się ode mnie. Atakuje mnie? Tak, kurna, pobiegła za mną. Oh, fuck my life. No, pokaż, na co cię stać, paskudo. Dobra. Jednak jaszczurki są w jakimś stopniu przeciwnikami dla nas. Słyszę krwiopijcę i widzę krwiopijcę i widzę topielca i krwiopijca się zbugowała. Świetnie, cześć. Ja tylko liczę, żeby tutaj żadnego, wiecie, niedźwiedzia nie było w pobliżu na przykład, bo... Niczego tu nie znajdę. To się źle skończy. Może te błotniki tutaj będą też. Wiecie, mamy w sumie zbiornik wodny. Niczego tu nie znajdę. Tam jest chrupica. W sumie nie zaznacza mi zbyt wiele. Darte. Jałowisko tutaj też jest. O, jaja topielca tutaj są. Nie, może spróbuję się zmierzyć z takim zwykłym topielcem. Może już jestem na tyle silna, że go pokonam. No jeżeli nie, to najwyżej będziemy uciekać. Dawaj.
Ała, no, ale przepraszam, szanuj mnie. Kurna, chłopie. Dawaj. No. Uch, i kolejny poziom mi wbił ten topielec, świetnie. Ale no nie powiem, topielce to jednak skurczybyki jedne wielkie, nie? Nie mogę tego zniszczyć? Już się nauczyliśmy, że takie jaja to się niszczy. Chociaż w sumie wyglądają na zniszczone, więc... Dobra, nie mam czasu. Skorzystajmy z łowiska. Przede wszystkim. Zaraz też sobie sprawdzimy, czy czegoś nie ma w tym zbiorniku wodnym. Są mu tutaj rzeczy. Złoty szperlacz. Rzeczny miecz, srebrny pierścień, srebrny świecznik. Dobra. No to wyłowimy to sobie. Srebrny pierścień. A świecznik? O, tu jesteś. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale ten gościu to jest chyba myśliwy. Tutaj jeszcze coś to złote było. Ten złoty szperlacz. Kły. Mały kołczan strzał. Tu jesteś. Dawaj. To chyba jakaś broń, mam wrażenie, że podzręczność. I ostatnia rzecz to ten mały kołczan. Okej, widzę krwiopijce. Szczury. Dzień dobry. Cała okolica na mnie. Cześć, panie szczurze. Mogę broń? Mogę. Aj, trochę widzę, że dziurawy ten. Czy mnie właśnie topi szczur? Czy co się dzieje? Przepraszam, halo? Mi się tylko boję, że mi się ten szczur na przykład nie utopił, bo... To jest expik, nie? Myślałam, że te krzepice to na hita ściągnę. Darte. Tak, olbrzymie szczury. Fajnie, że dotarliśmy do jakiegoś nowego miejsca. Gorzej, że znowu nic nie zrobiliśmy przez cały odcinek, oprócz expa. Ale z drugiej strony, często potrzebne są właśnie takie odcinki. Rzeczny mirt. Bardziej mnie interesuje właśnie ten szczur, żeby z niego zebrać rzeczy. I łowisko. Spróbujmy. O, mamy jedną grubą. A piątkę. Czy mi coś powie? Czy coś jeszcze tutaj się znajduje? Jest złoty pierścień i srebrny świecznik jeszcze jeden. Dobra. Złoty pierścień gdzieś tutaj po tej stronie. Czy to jest bandyta? Tak, jak najbardziej. Porażenie sobie tak po prostu tam leży. Złoto na górze. I tutaj jest ten złoty pierścień. Złoty pierścień. I porażenie. Przecież chyba go nie zebrałam. Chyba, że jakimś cudem zebrałam obie rzeczy. No to wygląda. Kurde, że też zwój się nie zniszczył pod wodą, prawda? No dobrze. To co? Chodźmy porozmawiać może z Dartę. Na 1000% jest to myśliwy. Ciekawe tylko, na co on poluje na przykład, no nie? Bo w sumie to nie wiemy.
Darte, w takim razie porozmawiajmy. Witam cię, tylko najpierw zbiorę sobie rzeczny mirt od ciebie. Hej. Kim jesteś? Jestem Darte. Zajmuję się tutaj głównie polowaniem. I nie, nie mam niczego na sprzedaż. Wszystko dostarczam kupcom w mieście. Mhm. Jak leci? Zwierzyn jest coraz mniej w lasach. Napawa mnie to niepokojem. Naprawdę nie mogę nic z tobą zrobić. Byłam pewna, że będę mogła. A tutaj ni cholery, ni chusteczki. O, lodowa lanca. Otwieranie zamków i ekstrakt many. Wydaje mi się, że jakiś szczur się na mnie striggerował przez ścianę. Chyba to jest możliwe. Albo i nie. W ogóle, która jest godzina w grze? 16:36, to wiecie co? Weźmy się prześpijmy do rana. Nie ma sensu łazić tutaj bez sensu. Do rana. Oho, i widzę, że się rozpadało dzisiaj. Cześć Darte, widzę, że ty już idziesz dzisiaj na polowanie. Tutaj jesteś, szczurku. Myślałam, że chłop chce mi wpierdzielić, bo podniosłam roślinę. Tak zdarzali się już tacy ewenementi. Czy my idziemy w stronę miasta? Jak najbardziej. To wiecie co? Myślę, że sobie tam zakończymy dzisiejszy materiał. Może tam dotrzemy dzisiaj w kawałku. Jakieś stworzenia? Coś? Tak, szczurki. O, witam. Olbrzymi szczur, który wyglądał jak mały szczur. Ciekawe. Słyszę was więcej. Kurde, tam są rzeczy. Cholera, no. Właśnie tam. Dawaj. Dawaj, wejdziesz. Dasz radę. Nie dasz rady? Super. Na to liczyłam, nie? Słyszę więcej szczurów. Natomiast żadnego nie widzę. Tu też nic nie ma dla mnie. No dobra, możemy zebrać rdest. Tutaj też ktoś siedzi w ogóle. Przy kapliczce Inosa. Ciekawi mnie, gdzie jest naprawdę jakaś kapliczka Beliara, nie? Wiem, że to głupie pytanie, ale nie masz może przy sobie koła? Najlepiej drewniane, takie, żeby pasowało do tego tam wozu. Chyba mamy jakieś koło w ogóle. Koła? Tak, koła. Widzisz ten wóz z towarami? Jechałem sobie spokojnie do miasta, a tu nagle trzask. Ani się obejrzałem, a leżałem na ziemi. Na szczęście jedyne straty, jakie poniosłem, to ta jedna beczka wina, która strzaskała się podczas upadku. No i oczywiście to nieszczęsne koło. Ale gdzież moje maniery? Nazywam się Salzer i jestem skromnym kupcem z gildii kupieckiej. Jak możesz pewnie z łatwością zauważyć, utknąłem tu na dobre. Nie mogę zostawić tutaj tych wszystkich rzeczy, bo zaraz znajdzie się ktoś, kto je sobie z chęcią przywłaszczy. A z każdą godziną sterczenia tutaj tracę kolejne złote monety. To jak będzie? Nie zechciałbyś poszukać dla mnie nowego koła? Możemy poszukać. Poszukam tego koła dla ciebie. Jako człowiek interesów, pozwól, że zapytam. Ile będziesz sobie życzył za taką usługę? Co powiesz na 50 sztuk złota? 50 sztuk złota? 30 sztuk złota brzmi jak bardziej rozsądna oferta. Wiecie co, pomóżmy mu za darmo. Zachowaj swoje złoto, pomogę ci za darmo. Za darmo? Normalnie doszukiwałbym się w tej ofercie jakiegoś haczyka, ale w tym momencie przyjmę ją z uśmiechem na ustach. W takim razie ruszam w drogę. Dobrze, tylko wracaj szybko. Mamy chyba jakieś koło. Najpierw kradzież kieszonkowa. To koło powinno pasować do twojego wozu. Jeśli masz rację, to jestem uratowany.
Dawaj, próbuj. Powinno pasować. Wracając do naszej umowy, mówiłeś, że nie chcesz żadnej zapłaty. Jednak jako kupiec wiem, że nie ma nic za darmo, a dobry pracownik powinien być sowicie wynagrodzony. Dlatego możesz być pewien, że polecę cię pozostałym członkom gildii. Jednak może jest coś, co chciałbyś otrzymać w ramach nagrody. Nie no, interesy to przyjemność. Interesy z tobą to przyjemność. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda nam się przeprowadzić tak obustronnie korzystną transakcję. Jasne. Świetnie. I co? Mamy teraz... Widzę, że Salzer jeszcze przez chwilę będzie tutaj raczej siedział. Natomiast to chyba nic złego. Jak my stoimy tutaj z tym miejscem? Tu mogę przejść w dół. Nie do końca wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. Aha, pójdziemy w stronę kopalni Araxos. Dobra, na razie nie chcę. Mamy ścierwojady po drodze, więc żal ich nie wytłuc. Szczególnie, że to młode ścierwojady. Ciekawe, gdzie macie rodziców. Kolejne jaja. Tam są kryptoszczury, ale tak jak mówię, nie będziemy na razie szli w tamtą stronę. Wracamy w stronę miasta. Które zresztą już widać na horyzoncie, do wschodniej bramy. W sumie jesteśmy już przy jednej z bram, ale nie wiem, czy wejdziemy nawet tędy. Gdzieś krwiopijca chciała mnie zaatakować, ale chyba jej nie wyszło. Możemy spróbować przejść tędy, a jeżeli nie, to wejdziemy z drugiej strony. Oczywiście. Chociaż chyba wolałabym i tak z drugiej strony wejść, ale spróbujmy też tędy. Tam w ogóle ścierwojady. Okej, widzę, że mogę wejść tędy bez żadnego problemu. Tutaj jest strażnik miejski. Dobra, fajnie. Ale jednak pójdziemy do drugiej na drugą stronę, do drugiego przejścia. Jakoś tak bardziej mi to siada, żeby wejść tamtym przejściem. Bo jednak to jest wejście, na które najczęściej napotykamy, jeżeli chodzi o dostanie się do miasta. Więc spróbujmy takim standardowym wejściem wejść. I co? I myślę, moi drodzy, że możemy się już powoli zacząć na dzisiaj żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja zaraz będę montować dla was ten odcinek i będę się też brała za nagrywanie Mrocznych Tajemnic, bo muszę sobie ponagrywać jeszcze jeden film właśnie na zapas, troszeczkę wcześniej, bo mam cały weekend pozajmowany. Raczej czwartek i piątek, bo wiadomo, jest Dzień Babci. Nie zapomnijcie, Dzień Dziadka w sobotę, Dzień Babci w piątek. Ja właśnie jadę do jednej w czwartek, a do drugiej w piątek, także nie będzie mnie w domu, więc uznałam, że nagram dla was po prostu coś wcześniej. A w sobotę idę też do pracy, więc no... Muszę sobie nagrać te odcinki wcześniej. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku wchodzimy do miasta, zaczniemy robić tam zadania, bo myślę, że już warto. Chociaż nie powiem, jest jeszcze parę miejsc, które moglibyśmy na spokojnie odwiedzić i poekspić, ale zróbmy coś innego. Spróbujmy troszeczkę ruszyć fabułę, albo chociaż poznać osoby w mieście, jakichś nauczycieli, posprzedawać trochę syfu. Cóż, trzymajcie się i do kolejnego materiału. Cześć!